W zimie mieszkańcy miast duszą się w zaduchu dusznego miejskiego powietrza. Ich zadymiony miejski organizm, wyczerpany kurzem i wyczerpującą miejską pracą, tęskni załonem natury. Zima składa się z długich miejskich wieczorów, z czterech ścian i czterech pór roku, radosnej wiosny, skwarnego lata, śnieżnej zimy i słotnej jesieni. Fu! Co ja tu za banialuki popisałem? Zima składa się z zimy, czterech ścian i czterech pór roku. Za duch zadymionej duszności. Nigdy wypracowania szkolne nie udawały mi się. Zresztą początek trudny i trzeba inaczej. Już wiem. Zacznę tak. Wakacje i młodzież. Nie. Wakacje. Młodzież i dziatwa szkolna wyruszają... Gwarnie wyruszają za mury, na kolonie, obozy, z murów, o, w góry, morza, sporty, jeziora, wycieczki. Zadymiona i wyczerpana książka szkolna. I znów bez sensu. Byłem młody, jeździłem z dziećmi na kolonie, a teraz sam. Tak. Tempora cavant lapidem. Więc sam, zdezelowany. Teraz zaciszny dworek wiejski, pensjonat. Mleczko zsiadłe, książka. Jajko prosto od krowy na miękko. Pragnę też, pragnę w góry. Na przyszły rok. Kupiłem dwa tomy mineralogii. Trzeba się przygotować, geologia. Nie narty. Skały, granity, formacje, monolity, nienarty. Bo co? Nawet młodzież też. Sporty. Idę do nich w zimie, do znajomych, w odwiedziny. Dzwonię. Służąca otwiera drzwi. Zastałem pana? Nie, jest w szpitalu chirurgii urazowej, bo samochód zarzucił. A pani jest? Nie wróciła jeszcze. Leży w górach, nogę złamała. A dziecko? Poszedł z boną do doktora, zwichnął na saneczkach staw żebrowy. Zapewne. Nęcą góry i wołają, chciałoby się porozmawiać z kamykami. Bo nie umiem z ludźmi. Nie żebym miał nie chcieć, ale jakiś defekt wrodzony. Bo na przykład trzy lata temu w pensjonacie postanowiłem od razu pierwszego dnia nawiązać życzliwe kontakty. Wychodzę na werandę, uśmiecham się uprzejmie, przedstawiam się tak i tak i mówię, Ładną mamy pogodę, a ona, proszę głośniej, więc ja drugi raz głośniej, Ładną mamy pogodę, a ona prosi jeszcze głośniej. Niezręcznie jakoś trzy razy powtarzać, że oczywiście pogoda. Zapewne drobiazg, ale speszyło na samym wstępie. A potem mówią, że od odludek. No dobrze, więc dwa lata temu też w pensjonacie jestem już ostrożniejszy. Wychodzę dopiero na śniadanie, ale sąsiadce przy stole spadła na ziemię łyżeczka. Nachylam się szybko, uprzejmie pod stół podnoszę, ale stuknąłem głową w tacę marysi, a dziewczyna widocznie niezwyczajna stacą, więc gibnęły się filiżanki z kawą, ze śmietanką. I sąsiadka syknęła. Niepotrzebnie się pan fatygował. I pobiegła zmienić białą sukienkę. Też drobiazg, ale zniechęciło. Bo nie moja wina, ani by nie dołęga W zeszłym roku jeszcze mniej pochopny, ale przed wieczorem już same mnie zagadnęły pani i młoda panienka. Kawy nie ma, obie słyszą. Pogodne będzie lato. Wieś nie to, co miasto. I pytam się, licho skusiło, pytam się z miłym uśmiechem tej starszej, czy to pani córeczka? No! Ona oczy zmrużyła, wiatr północny, i czy ja wyglądam na matkę takiej dorosłej panny? I zaraz nazajutrz. Siedzę na ławeczce z córką mecenasowej, rozgarnięta rozmowna dziewczynka. Pokazuje ona tę panią z daleka paluszkiem i mówi: O, ta pani, co tam idzie, powiedziała na pana, ale ja nie powtórzę, bo u nas chłopcy ulepili też ze śniegu, bałwana. Pan kierownik pochwalił, że ładny. Udał się bałwan. Więc teraz tu wybrałem pokoik na uboczu. Chociaż gospodyni odradzała, że ponury, że słoneczny na pierwszym piętrze, nie szkodzi. Postawiłem walizkę, umyłem się i idę poznać okolice. Spotkałem dziedzica gospodarza. Tam las, tu rzeka, zacisznie. Pytam się go: Czy miejscowość zdrowa? Nie bardzo. Dlaczego? Podobno malaryczna. Pytam się: kuchnia dobra? A on: Jeśli żona w sezonie nie będzie miała żółciowych kamieni, to dojrzy. Mnie smakuje. Pytam się, czy pluskwy są? Czemu nie są? Goście nas wozili z rzeczami. A towarzystwo, wspominała małżonka, doborowe. I tam zbieranina. Pytam się o ten swój pokój, zdziwił się. Dała? Chyba go panu odbierze. Powiadam, że nie, że zająłem. To nic, ten pokój zaciszny zamówiło młode małżeństwo. Da panu lepszy. Ależ ja się nie zgodzę. Zgodzi się pan. Proszę go, żeby z żoną pomówił, żeby zostawiła. Nie chcę. To jej sprawy, ja się nie wtrącam. Ja jej tylko trochę pomagam. Spodobaliśmy się sobie. Zwierzyłem tajemnicę, że mam zamiar, że muszę, że chcę tu. Powieść mówioną do radia. Jak to zrobić? Hmm. Trudno będzie. Choć. Kto wie, jeżeli pan się jej spodoba, że żona panu poradzi. No tak, ale co zrobić, żeby jej się spodobać i trzeba prędko? Niech pan przyjdzie do nas wieczorkiem, niech pan ją poprosi o igłę z nitką, zapyta się do czego, pan powie, że musi przeżyć. Nic tak kobiety nie wzruszy, nie rozczuli, jak kiedy mężczyzna szyje. Zaraz powie, że po co, że ona chętnie i zręcznie i wzruszona przebaczy, poradzi i zrobi? Ma pan coś podartego? Jakiś guzik niezbędny? Ba. Cisza, szmer drzew, z dala krówki pasą się, wiejski kogut pieje. I to ma być powieść dla dzieci? O dzieciach? Tych tu u nas? Pyta się. Aha. A co pan o nich powie ciekawego? Zdziwił się. Zobaczę, pomyślę, nie wiem jeszcze. Panie szanowny, powiada. Ja im się, powiada, co rok przygląda mi oczom nie wierzę. Ona tu będzie, ta mała, od ziemi nie odrosła, a z pretensją do mnie ba, że twardo, że ciemno, że deszcz, że płaci, więc wymaga. Fornalowi zrobiła awanturę, że przepowiedział pogodę, a ona zmokła na wycieczce. Bo my tu na wsi powinniśmy wiedzieć, kiedy pogoda i żniwa? Poznaję pan. O niej powieść. Jej ciocia była na Riwierze, więc wie. A chłopcy? A no. Kamieniami rzucają w kury, gałęzie łamią, bo i tak wszystko tylko do jesieni. Cóż, niszczycielski naród sami nie sadzą i nie sieją. Oni wszystko tylko kupują. My powinniśmy tu na wsi, a wam się tylko należy. Kazała żona zrobić plac na siatkówkę. Mało. Kupiłem siatkę. Mało. Powinny być piłki i rowery. Obroniłem skutecznie. Przyznał rozżalony, że nie wszystkie są takie, że nawet nieliczne, ale mówi się o nich i dobrze pamięta, bo te nieliczne właśnie dają się we znaki. Nie wiedzą. Trzeba, można im wytłumaczyć. Można rodzicom. Machnął ręką, więc pytam się: A dorośli? Dziwię się i nie rozumiem. Jak oni mi tu jeszcze wszystkiego nie spalili, znów tuzin popielniczek kupiłem. Co rok inwestycje, kubły do gorącej wody, leżaki, płyty gramofonowe. Płacą? Różnie próbują. Co rok żona przepowiada, że teraz już nie dołożymy. No tak, ale przyzna pan, że w monotonnym życiu pewne urozmaicenie. Nie, właściwie co rok to samo. Teraz bawią mnie już tylko ich zbawienne rady. Jeden radzi, żeby bobry hodować. Ten znów morwy, sadzawkę i ryby, sery, raki i konserwy na eksport. Albo krzyżować, na przykład skowronka ze słowikiem. Po co sprowadzać kanarki z zagranicy? Konie każą karmić bawełną, a z mleka robić kilimy. Teraz wszystko maszyna i szczepienia. Widział w kinie traktory, na przykład szczepić melony na dębach. To nawet pikantne, miałyby goryczkę. Jeden znów był w Danii i widział: kury w inkubatorach składają po trzy jaja dziennie. I plantacje tytoniu dla monopolu. Bo u nas zacofanie szablon i marnotrawstwo. Jakże? Łąki po co? Taki obszar łąka? Siać trawę i polewać? Kiedy można przecież drenować, żeby nie było komarów, i dojazd bryczką, kiedy można samochód. Pewien eksposeł ze stosunkami obiecał mi nawet kolej. Markotno mi się zrobiło, powiadam. No pewnie głupstwa plotą, bo nie wiedzą. Nie, żywo zaprzeczył. W mieście wiedzą, wszystko wiedzą. Jak nic odróżni łubin od jęczmienia, kozę od zająca. Wiedzą, czytają gazety. A pan? Prenumeruje. W zimie czasem przejrzę, ale więcej tylko prasę popieram. Za mądre. Wolę książki. Tak, panie, kryzys inteligencji. Potrzebny nam jakiś taki prowizoryczny instruktorski kurs racjonalnej realizacji, eksploatacji i interpretacji rejestracji. Zamilkliśmy. Zamyśliliśmy się. O, widzi pan. Ten chłopiec mały mi idzie. Matka mówi, że żywy. Powinien go pan poznać bliżej. Okaz. Pewnie nie ma apetytu. Zgadł pan od urodzenia. Czy u was naprawdę trzeba dzieci namawiać do jedzenia? Cisza. Przystanąłem. Zwróciliśmy się twarzą ku polom i łąkom. Pierwszy dzień wieś ładnie. Patrzę. Cicho. Co to za drzewo? Co to za ptak śpiewa? Jak to to się nazywa? Pytam się. A on uprzejmie, łagodnie, życzliwie Widzi pan? Gdzie? Tam na łące, o to, co się tam porusza? Ma cztery nogi i, i rogi i ogon? Widzę, to są uważa pan profesor to 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 są krowy. Krowy? Tak. Wiem, pan sądzi, że nie znam, nie widziałem. Uśmiechnął się i powiada. Tym lepiej, bo myślałem. Może nie? Już zaraz drugiego dnia los zderzył mnie z przedszkolakiem po raz pierwszy. To to żywe dziecko, które nie ma apetytu. Przedstawiła mi go mama. Powiedziała. Podaj panu rączkę, przywitaj się z panem doktorem. On zlustrował mnie nieufnie. Grymas stanął bokiem. No bądź grzeczny. Podaje dwa końce palców lewej ręki. Mama. Prawą rączkę podaje się, całą rączkę. Bądź grzeczny. Pan doktor kocha grzeczne dzieci. To on jest doktor? Nieładnie mówić on. Mówi się pan. A ja pragnę załagodzić niemiłe wrażenie. Mówię. Nie zna mnie. Po co zmuszać, jeżeli nie chce przywitać się... Bo jeżeli przedszkolak przy pierwszym spotkaniu nowego człowieka stoi bokiem, podaje dwa końce palców lewej ręki, szybko cofa, jest to znak nieomylny, że nie chce. Żeby go głaskać, broń Boże pocałować, nie zadawać pytań, nawet nie bardzo patrzeć, nie chce. Przed laty raz pewna mama powiedziała: Nie bój się, zaprzyjaźnisz się z panem. Też zlustrował wtedy i mówi: Co mam się przyjaźnić? On nie dla mnie towarzystwo. A bardzo, bardzo dawno w ogrodzie raz bawi się koło ławki. Na ławce w ogrodzie siedziałem, a na sąsiedniej jego ciocia. Spodobał mi się chłopaczek. Podobny do cioci, też ładny, więc mówię dzień dobry, kawalerze. On zdziwiony, odchodzi parę kroków, zmarszczył brwi, piłkę trzyma pod pachą, patrzy i nic. A ciocia jego, dlaczego nie odpowiadasz? Pan ci mówi dzień dobry, brzydki jesteś. On wzruszył wzgardliwie ramionami i. Co mam odpowiadać? Nie znam go. Obcy jakiś człowiek. To było bardzo dawno, już wtedy zarysował się, ale jeszcze tak nie pogłębił się rozdźwięk młodzieżowy, no i byłem wówczas bardziej frapujący niż dziś. Drugie spotkanie z przedszkolakiem, koło klombu, był sam. Oglądam bratki. On do mnie. Daj cukierek. Ja nic. Oglądam żółte bratki. On. Co ty tu robisz? Czy pan doktor ma zegarek, bo ja mogę nakręcić? Mówię. Nie ma głupich. On mówi. Nie wolno kwiatów zrywać. Ja. Wiem. A on. No to poczęstuj cukierkiem. Odpowiadam niedbale. Gdybym nawet miał cukierki, też nie nosiłbym ich, tylko trzymał w pokoju. A on. No to idź i przynieś, ja mogę tu poczekać. Mówię. Nie zrozumiałeś mnie. To był tryb warunkowy. Nie mam cukierków, czekoladę mam. Zdziwił się, ale skłonny do zgody mówi: Nie szkodzi. Czekoladę ja też mogę zjeść. Nie wątpię, że możesz, gdybym ci dał, ale nie dam. Dlaczego? Bo smaczna wolę sam zjeść. Długo ważył moją odpowiedź, a ja dalej oglądam żółte bratki. Odszedł kilka kroków i pyta się: Dasz? Ja szorstko nie. A on. Jesteś głupi. Ja jesteś gbur. Ty sam gbur. Takeśmy się przemówili. Uderzył kijem bratki i poszedł. Trzeci raz spotkaliśmy się w cienistej, zdaje się, grabowej alejce. Idę. Pies obok on za mną. Zrównał się ze mną i pyta. Pan ma Nie. A wieczne pióro? Nie. Cisza. Z lewej strony pies, z prawej on, ja w środku. I cienista aleja. Uderzył kijem w liście i mówi: Ja co wezmę do ręki, to zepsuję. Bardzo możliwe. Cisza. Pies, ja, on. Czy ja jestem grzeczny? Ja. Nie wiem. Nie znam ciebie. Jesteś obcym człowiekiem. Zdziwił się. Ja jestem człowiekiem? No, masz dwie nogi. Cisza. Kura też ma dwie nogi. Ale nie ma rąk. Kura ma pierze i dziób. No tak, zgodził się. Pies, ten stary czarny z białymi łatami, cisza wiejskiego wieczora i ja, a on znów. Czy jestem grzeczny? Zatrzymałem się, zlustrowałem go od stóp do wierzchołka. Pomyślałem dłuższą chwilę i. Nie wiem, jeszcze ciebie nie poznałem. Pozna mnie pan, ja jestem urwanie głowy, ja każdemu daję się we znaki, do mnie można mówić jak do ściany, do mnie trzeba mieć końskie siły. O! Tak, jestem żywy i jestem skaranie, i żywy, i trudne dziecko, i utrapienie, i jestem wykapany ojciec. Kto ci to powiedział? Mamusia, moja matka, bo mamusi głowa pęka, pan nie wierzy? Czemu nie? Wierzę. Ja mamusię wpędzę do grobu, a tatuś mówi, mój ojciec, że jestem numer i unikat. Numer, śmiem sądzić, istotnie jesteś, ale niestety nie unikat. Zlekceważył moją niską, zjadliwą uwagę i ciągnie dalej z odcieniem smutku. Nic ze mnie nie wyrośnie, będę ulicznikiem i bandytą. I? Kto ci to powiedział? Dziewczyna. Przeze mnie trzy dziewczyny już odeszły, ale matka tylko jednej żałuje, bo dobrze gotowała, ją czarna krew zalała. Przez ciebie? Mhm. Niech pan patrzy, tu wczoraj skaleczyłem się, ale na mnie wszystko osycha jak na psie i złego diabli nie wezmą. Czy ładnie tak mówić? A kto tak mówi? Mój ojciec wykapany, prawda, że mam ładne oczy. Nie wiem, nie jestem okulistą. Wszystkie ciocie mówią I będę łamał życie Nie rozumiem Ja też nie rozumiem Ale ja w każdy kąt wlezę, na dach też To cud, że jeszcze się nie zabiłem Ja wszystko wiem, a pan doktor, ty też wszystko wiesz? Nie, ja bardzo mało wiem Choć też z niejednego pieca wódkę piłem I ja piłem wódkę, ale szczypie I trzeba się przyzwyczaić Piwo gorzkie, ale mężczyzna musi się przyzwyczaić Ja jestem człowiek? No tak. Człowiek, istota nieznana. Ja wiem, która jest prawa ręka. Nieładnie lewą rękę podawać, a ja jednemu panu wysmarowałem spodnie miodem i stłukłem binokle. Zawsze pytał się, czy kocham więcej mamusie czy jego. A ty co? Mówiłem, że kocham, jak będą grzeczni. A on? Śmiał się, bo ja wiecznie tylko małpuję, żeby się śmiali, a ty lubisz małpować, żeby się z ciebie śmiali? Nienawidzę. No i mama woła go spać, a on: Schowaj mnie! Ani myślę, to bez łaski, będę latał jak opętany! Jak rzekł, tak uczynił. Potem rzucił się na piasek, tarza się, aż pies powąchał go, kichnął i odszedł zgorszony. A kiedy jak ty wyglądasz do czego podobny, co pomyślą wstyd, kiedy już szedł się umyć, wyrwał się mamie, zawrócił, podał prawą rękę i: Ja tak tylko wariowałem, dobranoc panu doktorowi! On może naprawdę unikat! Blazł przez okno do pokoju, rozsypał mi tytoń. Lepiej, że zająłem słoneczny pokój na pierwszym piętrze z trzcinowym fotelem. No, ale finał rozegrał się na polance pod sosną na leżaku. Czytam. Opodal bawią się dzieci. Podchodzi. Co ty czytasz? Widzisz przecie. Książkę. Bajki? Mineralogię, Nie przeszkadzaj. Czy są obrazki? Są, ale nie zrozumiesz. Pokaż. Pokazałem. Ja karmiłem słonia. Nie bałem się, chcesz się ze mną boksować? Ja ponuro. Odejdź, nie chcę teraz z Tobą rozmawiać. Gniewasz się? Nie, ale czytam. Chcesz mieć święty spokój, bo Mama nie ma ani chwili spokoju. A ja chcę mieć dwie godziny, nie chwilę. To ponoś mnie na barana, ja mam dziś zły dzień. I ja też. Daj okulary. Ruszaj, słyszysz? Usłyszał, odskoczył i rzucił szyszką, więc skanduje powoli. Powiem ci dwa razy, żebyś poszedł. Dwa razy powiem, a potem? Dasz mi po łapach? Ręce masz, nie łapy. Klapsa dasz? Nie. Klaps cudzoziemski, brzydki wyraz. Powiem dwa razy, a potem wymierzę w rękę. Nie łapę. Raz. Raz? Tak. A ty mocno bijesz, bo ja pięściami i gryzę też i pluję też. Pierwszy raz mówię odejdź. Odsunął się dalej. Udaje, że czytam. Czuwam. Rzucił znów we mnie szyszką. Odchodzi, zawraca, stoi, patrzy, znów rzucił szyszką. Mówię odejdź. Ultimatum drugi raz i ostatni, pamiętasz? Sprężyłem się, przygotowałem do skoku. Niby czytam. Książkę trzymam lewą ręką. Prawa moja ręka w pogotowiu. Rzucił, skoczyłem, mam. Puść! Puszczę, ale nie teraz. Puść, bo ugryzę. Nie jesteś aligatorem. Jestem plunę! Nie umrę od tego. Gryzły mnie i pluły chore dzieci, a ty jesteś zdrów. Trzymam, obiałem go w pół. Udało się. Książkę kładę na leżak, mam wolne obie ręce. Siadam, tłumię sapanie. Chcesz dostać w prawą rękę czy w lewą? Puść. Dzieci przestały się bawić, patrzą. Istnieje klasowa solidarność dzieci w obliczu niebezpieczeństwa. Mam tremę. Strzał powinien być celny, rzeczowy. Bo jeśli ręka ześlizgnie się i cicho spuduje, a on wije się i wyrywa, ale chciał biedula zaczerpnąć powietrza do drugiego turnusu zmagań. Wytrawnie skorzystałem i raz. Wyrwał się, odskoczył, kopnął piasek, cisnął obelgę. Jesteś niesforny smarkarz i uparty szczeniak! I całym impetem rzucił się na dzieciaki. Pouciekały nawet dwunastolatki. Nie wolno ani bić, ani gniewać się. Czytam. Weźmy w dzień deszczowy uncję najczarniejszej ziemi z ubitej ścieżki w pobliżu fabrycznego miasta. Składa się ona z gliny zmieszanej z sadzami, piaskiem i wodą. Wszystkie te elementy są we wzajemnej bezradnej walce, niszcząc nawzajem swą naturę i siłę. Piasek wypiera glinę, glina wyciska wodę, sadza zanieczyszcza wszystko. Pozostawione w doskonałym spokoju. Z gliny powstaje szafir, z piasku opal, z sadzy diament. Trzy cenne kamienie zdolne odbijać wszystkie promienie słońca, osadzone w gwieździe śniegu. Pani własnoręcznie przyszyła mi trzy guziki I kamień spadł mi z serca Otrzymałem koncesję na powieść Byle nie wspominać gdzie to się dzieje Ani kto i nic o dorosłych Wyłącznie do lat 14. Wszystko inkognito I rzeka i pies i pobliskie miasteczko W przeciwnym razie jestem plociu oszczerca, Cofną i wyświecą z dworu letniska Pensjonatu w majątku z dworka ziemiańskiego Uwaga Jestem bezwzględnym Nieubłaganym przeciwnikiem kary cielesnej. Baty dla dorosłych nawet będą tylko narkotykiem, nigdy środkiem wychowawczym. Kto uderza dziecko, jest jego oprawcą. Nigdy bez uprzedzenia i tylko w obronie koniecznej raz, w rękę raz, bez gniewu, jeśli w żaden sposób nie można inaczej.